Ponad 50 ekip wzięło udział w 5. edycji zawodów robotów T-Bot. Na zawodach, które tworzył konsul do spraw polityczno-ekonomicznych Stanów Zjednoczonych Andrew Caruso, można było zobaczyć m.in. policyjne roboty służące do rozbrajania ładunków wybuchowych oraz jeden z najmniejszych robotów na świecie. Jak mówił organizator zawodów Dariusz Cisek, nauczyciel robotyki i informatyki Zespołu Szkół Politechnicznych Energetyk, cieszy go to, że zawody mają coraz większą renomę, że wielu uczestników odwiedza je co roku, a przyjeżdżają z całej Polski, z Rzeszowa, Tarnowa, Gdyni, Olsztyna, Poznania i Torunia. Tegoroczne zawody TIBO 2014 to już jest 5. edycja tych zawodów. Cieszymy się przede wszystkim z faktu, że mamy nowe konkurencje. Mamy line followery z przeszkodami i mamy mikrosumo. No i we freestylu wystąpił najmniejszy z możliwych sumo, czyli taki, który mieści się na monecie jednozłotowej. Wystawa zdjęć z Marsa ukazuje krajobrazy czerwonej planety i warstwy geologiczne, schemat budowy kosmicznego robota oraz trasę jego lądowania. W tym robocie jest jedna polonika, taka bardzo ciekawa. Otóż znajduje się tam czujnik polskiej konstrukcji, czujnik podczerwieni. Tutaj na tych fotogramach jest on wyeksponowany, można go będzie sobie obejrzeć. Wystawę i zawody otworzył konsul do spraw polityczno-ekonomicznych Stanów Zjednoczonych Andrew Caruso, który do Wałbrzycha przyjechał z Krakowa z żoną i dwojgiem dzieci, Oliwią i Brianem. Konsul, który podchodzi z Minnesoty, był w Wałbrzychu po raz pierwszy. Znalazł czas, żeby porozmawiać z uczestnikami zawodów i kibicować rywalizacji robotów. Jestem pod wielkim wrażeniem poziomu kreatywności i zdolności inżynierskich niektórych uczniów i studentów. Rozmawiałem z nimi i byłem pod wrażeniem ich umiejętności projektowania. Widać, że się świetnie przy tym bawią i sprawia im to radość. Możemy tutaj rozmawiać o łaziku i systemach kosmicznych, ale wszystko sprowadza się do zainteresowań uczniów. Młodzi polscy konstruktorzy są dobrze znani w USA. W zeszłym roku na międzynarodowych zawodach w Utah studenci z polskich uniwersytetów zajęli pierwsze i drugie miejsce. Wałbrzyskie zawody robotów cały czas się rozwijają, pojawiają się na nich nowe kategorie i nowe rodzaje robotów. Mamy kategorię sumo, to są dość duże roboty, ważą 3 kg. Mamy kategorię mniejszych robotów mini sumo, to są roboty do 0,5 kg. I mamy też nową kategorię w tym roku, mikro sumo, i to są roboty do 100 gramów. One rywalizują między sobą na ringu, który pierwszy się wypchnie, ten wygrywa. Robimy kilka takich rund i wyciągamy najlepszego zwycięzcę. Dalsze kategorie to line follower. Robot podąża za linią. Musi znaleźć jak najszybszą trasę. Także to są już naprawdę bardzo wymagające roboty. Na wystawie można było zobaczyć najmniejszego robota na świecie, biorącego udział w zawodach sumo. I popełniłem ostatnio takiego robocika Femto Sumo. Jest to pełnoprawny robot klasy sumo. Czyli ma za zadanie wypychać się z drugim takim robotem z ringu. I klasa Femto Sumo jest jeszcze nieoficjalna, ale są określone jej wymogi, czyli robot musi się mieścić w sześcianie o boku 1 cm, wagowo do 10 gram, lecz ciężko jest w ogóle dobić do takiej wagi, mój waży 2 gramy. Na zawody tradycyjnie przyjechali wrocławscy policjanci, żeby zaprezentować robota, który może ratować ludzkie życie i zdrowie, a służy do podnoszenia, przenoszenia, umieszczania w specjalnej pirotechnicznej beczce ładunków wybuchowych lub przedmiotu, które mogą je zawierać. Nosi on nazwę Scout, a potrafi także lustrować pomieszczenia i sprawdzać, czy ktoś nie podłożył w nich bomby.